Got it, Abby. Hej, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gry Wolfenstein Youngblood. Na samym początku oczywiście przypominam o zostawianiu łapek w górę oraz subskrybowaniu kanału. W poprzednim odcinku zająłem się tą całą wieżą na tam z tego poziomu Brat 2. Była to dosyć męcząca misja. Jeżeli nie oglądaliście, oczywiście zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Było tam dosyć ciężko, szczególnie tam na samej górze z tymi pierdzielonymi robotami, ale na szczęście sobie to wszystko ogarnąłem. Fajnie, bo zdobyłem tam tutaj tego diesla. Jest to całkiem przydatna broń, jakby nie patrzeć, więc spoko. Ile mam w ogóle pieniędzy? Bo trochę pieniędzy mam, a tutaj tą jedną broń chciałem sobie ulepszyć trochę. Mam uzbrojenie. Tylko co mi się wydaje, to chyba była ta. Ta była słabo uzbrojona. Co ona mi daje? Szybkostrzelność. Celność tutaj bym miał. No, ta broń ma dosyć słabą celność, więc niech będzie. Tam już tak mam 300 jednego, więc spoko. Teraz kolbę jakąś byśmy sobie ogarnęli. Szybkostrzelność, obrażenia na sekundę, obsługa. Tutaj mamy celność, obsługa. Wzmocniona kolba, no tutaj mi za wiele nie daje, ale to już... Niech będzie sobie to. I co bym może chciał sobie ulepszyć? Chyba nie tą broń, ale... No tutaj to jest całkiem spoko, ulepszenia. Tutaj gdzieś mam same gwiazdki, modyfikator. Dobra, spójrzmy sobie, co bym tutaj mógł jeszcze podkręcić. Mam tempo. No dobra, ale czy ja mogę na przykład wyższy poziom tego dać? Chyba nie mogę. Ja to sobie ogarnąłem już na fulla, tutaj... Bo do tego bym potrzebował jakiś tam poziom, do tego też. No dobra, niech na razie tak sobie zostanie, bo nie ogarniam za bardzo, o co tu może chodzić. I wszędzie mam to samo tempo. Pistolet. Ja mam tempo i mam tego stiera zrobionego też. Kurek nie będę na razie brał żadnych. Powoli sobie muszę skoczyć do tego brata. Ile mam punktów umiejętności? No te punkty umiejętności, jeden punkt to tam szału nie robi. Tam jest wejście do tuneli. Dobra, musiałbym sobie rozwinąć tą umiejętność, żebym mógł na stojąco być, kurna, jak jestem schowany. Kurwa, ten... trzeba będzie Kazika załatwić. Da się go jakoś ominąć może? Dobra, no spokojnie to. Kurwa. Siostra, ciebie widzieli. Albo mnie. Więzienie jest, to wejście jest gdzieś tam. No standardowo, kurwa, on pizga jak posrany, nie? Dobrze, że tą, jak mu zniszczę tą broń. Co mi tu, kurwa? Granata napierdziela aż. Uuu, ziomuś. Tam mi się skończyła ammo. Dobra, łapa rozwalona jedna.
Dobra. No i poziomeczku. Co tak strzela, kurde? Aaa, kumandant. Nie ma komendanta. Dobra. Tu mam koleżków ogarniętych. To go nie zabije do końca, ale... Dla niego galancie osłabiłem. Gin ziomuś. Łeb rozwalony. Aż miło. Ja tu kurwa tak słyszę, a to on się tak... Fajcie, ja tak się zastanawiam, mówię, co to jest, nie? A to ten kurna typ. Tutaj nigdzie pewnie nie mogę sobie wejść. Ten życie. Lecimy tam. No muszę kurna jakoś ogarnąć tą misję. Tutaj pamiętam, ciężko było. Prawie na każdym kroku jakieś dosyć spore utrudnienia, więc... Gdzieś to się po tej mapie już kręciłem przecież. Wiadomo, że nie jestem... Z tego co kurna pamiętam, ja nie wiem, czy to nie jest ta sama mapa, przypadkiem ta sama misja, gdzie potrzebuję jakiegoś tego... laser pierda, żeby otworzyć drzwi. Miejmy nadzieję, że nie. Do spania, powiedziałem ci. Ziomuś. Takiś? Nieładnie koleżka postąpił. Otwórz jakimś tym... A to co to jest za broń w ogóle, bo... Laser coś tam, kurwa. No i nie mam tego elektrogówna, nie? To jest przejebane właśnie. Nie wiem, gdzie to mogę zdobyć. Dobra. Skoro to jest więzienie, to jakoś tam się muszę dostać, nie? W sumie to tutaj to nic nie zmienia, bo te drzwi mogą być zamknięte, ale... Jakby to powiedzieć, i tak jestem z drugiej strony, więc no, sorry. No ale to nie zmienia faktu, że tam pewnie tamtych drzwi nie da się w żaden sposób otworzyć. No trus, no zobaczymy. Jak nie da rady, to sobie spróbuję wziąć jakąś inną misję i sobie ogarniemy inną, ale... Co teraz tutaj zawinąłem? Diesla. Prison entrance down here, Soph. This drone's getting deconstructed, dude. Hey, girls. You're about to enter the Gestapo prison area. There should be an elevator there that will take you into the main building. Look for it. Abby out. Dobra, tam są otwarte już te drzwi, więc... Co się zmieniło w porównaniu z tym, że wcześniej nie mogłem tego tam otworzyć w taki sposób? Czyżby nie było tak, że ja w tym miejscu utknąłem przypadkiem? Ladies,
search area for salvaged weapons and equipment in this area. See if you can find it. Might be something of use to you. Awesome. Thanks, Abster. No właśnie. Próbujcie go znaleźć, ale nie mam tego lasera. A, to jest chore, nie? Nawet jakbym miał taką broń, no to nie jestem w stanie z nią tutaj wejść nawet. Jest niedostępne. Co, no tutaj by coś było takiego? Dotrzyj do holu wieży. Jedynie gdzie taka broń by mogła być, to gdzieś tu musi być, nie? No ale tak, no tutaj w tej skrzyni nie było. Jest dron jeszcze. Gdzie bym tutaj mógł znaleźć laser Berka? Skoro jest mi niezbędna ta broń tutaj, żeby przejść tą misję w ogóle, no to gdzieś tutaj musi coś takiego być, nie? Chyba, że to muszę umiejętności jakoś rozwinąć? Aż sobie to chyba za chwilkę sprawdzę. No bo tak, stąd? Gdzie ja mogę stąd iść? Tutaj mogę iść. Potrzebna mi jest... Kurwa, ta broń do otwierania tego gówna, nie? Gdzieś stąd mogę sobie może iść jeszcze, albo inną drogą jakoś, ale no wątpię, żeby to była inna droga gdzieś. Coś jest zrąbane chyba. Jeszcze te umiejętności sobie zobaczę. Bo postać. Umysł. Nie, no weźmy sobie mięśnie. To tutaj mamy. Ulepszenie broni ciężkiej. 6 punktów pancerz, zwiększa pancerz. No dobra, sprawia, że rzucane przez ciebie toporki i noże. Na umysł. Siostrzona miłość, zwiększa zasięg dopingu. Zwiększa twój maksymalny zapas energii.
kieszonkowe przeładowanie. Prześladowczyni, zwiększa szybkość. Dobra. Kto do mnie strzela? Proszę tu do mnie nie strzelać teraz. Poszukam bardzo ważnego rozwiązania. Kto to? Nie, tylko nie oni. Jeden tylko? A nie jest. Nie, to jest ona. Oni stąd wyłażą. No nic, spróbujmy sobie inną misję jedynie zrobić, bo tak, no to nie widzę tej przyszłości, kurde. Słabo. Czy gdzieś tutaj by to może było? Zrobiłem tą misję z tym laserem, więc... Teoretycznie mogliby się zlitować wreszcie i dać mi coś, nie? Tam nigdzie nie mogę iść. Tu jest wejście do kanałów, ale do kanałów nie muszę iść, bo nie mam takiej potrzeby, kurde. Tutaj nie przejdę. Chociaż, no mogę przejść, ale tam będzie rzeźnia w chuj, nie? Nie, nawet tam nie idę, bo to nie ma sensu. Ja pamiętam, co tam się działo. Jedyne, co mogę zrobić, to mogę sobie stąd wyjść. I iść na inną misję. Ale jakie ja tu mam jeszcze misje? Misje. Wejść do kanałów. Mogę zrobić tą misję jedynie. Dotrzyj do holu wieży. Teraz musimy tylko znaleźć drogę do holu wieży. No dobra, nie mam tego do otwierania, więc nie jestem w stanie znaleźć. Dobra, zróbmy tak, wejdź do kanałów i gdzie mnie to poprowadzi? Tu mnie gdzieś prowadzi, tak? No to i tak tam nie pójdę przecież. Tam jest wyjście. Tu tego nie otworzę. Wojna chemiczna, wejść do kanałów i prowadzimy dalej tutaj? Nie, 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 bo mi tutaj cały czas zaznacza, jest ten znacznik, kurde, od tego. Nie mam coś takiego, kurde, tutaj? Tu jest pancerz. Może tutaj coś? Łooo! Czajcie to, znalazłem drogę! I... Dlaczego ty nie chcesz zejść? No, złaź. Dobra, zajebiście. No już myślałem, że nie znajdę tej drogi. Naciśnij... No dobra, fajnie, że to znalazłem. Tutaj jest ten laser. Tu mam to i tu jeszcze jedna będzie pewnie. No to dobra, okej, okej. To mi pasuje tym razem. Nareszcie znalazłem tę pierdzieloną broń, bo już
Byłem tu chyba ze dwa razy, powiem szczerze, i ani razu nie udało mi się... Miałem jakąś dyskietkę. Jest jakiś... brat jeden to... Dyskietka, a mam dyskietkę teraz stąd jeszcze chyba. Jeden, dwa... Muszę cię prosić, żebyś zaktualizował wszystkie kody do skrzyń Gestapo w bracie 1. Ma to związek z naruszeniem naszych zabezpieczeń przez bliźniaczki terroru. Ta przy celach powinna się otwierać kodem w przejściu do lobby. Dobra, nie wiem, czy te... Chyba, wiecie co, to jest na takiej zasadzie, że w momencie, gdy dostajemy te kody, to te skrzynie mają te kody właśnie wtedy. Ja sobie to strzelę fotę tylko. Jak będę miał tutaj jakieś skrzynie, to jedynie sobie właśnie wtedy te skrzynie tutaj ogarnę. Dobra. Dawaj tam mi tego laser. Sraser. Dobra. Chłopcy, szykujemy się na wpierdol. Muszę jeszcze tylko zmienić tą misję, bo jednak... dotrzeć do holu. Bo jednak mi się udało tu wejść. Otwierają się gdzie indziej, no dobra. Gdzieś będę musiał już otworzyć wszystkie drzwi. Sorry chłopaki, taki mamy klimat. Była amunicja do laserka laserka chyba? 3D glasses are righteous, man. Nic nie ma jakoś specjalnego, no ale dobra. Idę dalej. Jest robot. Otwierają się gdzie indziej. Gdzieś musi być pewnie jakiś główny taki do otwierania tych drzwi. Nie ta broń. Dobra, popsuł się. Co tutaj? Niedostępne oczywiście. Tu też będą niedostępne. Dwa punkty stałej premii, dobra. Tu mogę z tym laserwerkiem otworzyć te drzwi. Teraz pytanie, które drzwi lepiej by było otworzyć, nie? No bo tutaj też mogę jakieś drzwi otworzyć. Mogę otworzyć te drzwi, żeby wejść tutaj.
A ja muszę mieć otwarte gdzieś tam coś, tak? No to dobra. Jest jakaś komnata? Byłem tam? Nie byłem. Kurwa, nic tu nie ma. O? Co jest w środku? No nie, nic nie było? Czy zabrałem? Może zabrałem już, dobra. Skoro muszę iść gdzieś tam, może się uda bez używania tego. Tam coś na pewno jest. Ja sobie to kurna otworzę te drzwi tym Wacławem. Może mi się trafi gdzieś amunicja do tego. Nie wiem, czy to był dobry pomysł na chwilę obecną. Trochę pieniędzy. Jak to otworzyć? Co tutaj się teraz otworzy? Siostra, dawaj, dawaj. A, się otworzyło. No, dawaj, 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 dawaj. Teraz już trochę kurna tak mniej na pewno nam robią tutaj, ale nadal coś tam robią. Dobra, coś tu jeszcze mogę zgarnąć? Chyba nie. Idziemy do windy. Mam nadzieję, że ta misja nie potrwa, tak jak poprzedni odcinek, godzinę ponad. Lecimy. Bo kolejna wieża może być ciężka do ogarnięcia. Zaraz, ciekawe, zastanawia mnie statystyki właśnie. Ukończone misje główne, ukończone misje poboczne, znalezione dyskietki, kasety tutaj, czas gry. Computer of this tower is located in the Gestapo archives, close to the top. Look for a way to get there. Abby out. That super soldier needs to die. Gonna send the robot soldier to the scrap. Gonna take out that super soldier. Find my champ. You got it. Dobra, ten zniszczony. Laser super soldat. Który tu masz level? Jest 31 już. Ciągle, to dużo masz leveli. Oh, that was so fucking cool, so.
Ma dużo leveli, kurna. Ale kask, jak mu się... jak mu spadnie kask, to mi się wydaje, że oni tak troszeczkę więcej tych obrażeń już ogarniają. Wtedy tak troszeczkę więcej dostają. Przynajmniej ja tak, to jest z tego, co mi się wydaje. Ale czy tak jest? Granat na biurku. W tamtych czasach myślę, że to był standard. Granaty na biurkach, takie pierdoły, więc... na spokojnie. Tutaj mamy pieniążki. Nawet jakiś żołnierz gdzieś sobie lata. Coś na górze będzie? Tam gdzie nie mogę wejść, to... koleżko! Gotuj się. Co to się... pieseł był? What the fuck? Ten jest tutaj taki troszkę mocniejszy, bo ma tą czachę i chyba mocniejszego od tej czachy to już nie ma. Ale pamiętam, że oni potrafili dojebać. Dobra, jeszcze tu gdzieś jest jakiś paziu. Gdzie on jest? Tu gdzieś. A, tu. Tu jest jeszcze jakiś typ? Nie, tam, wyżej. Ja pierdzielę, ile tych kurwa spluw tu wszystkiego jest, to jest masakra, nie? Lecimy dalej. Co ja tutaj powinienem zrobić? Aha, mam kod do drzwi. Need to find a code for this here keypad. Roger, let's look around. Rozejrzyj się za kodem, tak? Czyli trzeba będzie poszukać kodu. Tam. Fajnie, że mamy podpowiedź. Narks. Ujaro. Może tu gdzieś jakiś kod? Nie ma nic? Nie będzie kodu? Co tutaj tak pizga? Uuu, pieseł. Dobra, pieseł sprzątnięty. To co by mi teraz potrzebne było? Teraz byłby mi potrzebny komputer, kurde. Pierdziele. Tam jest komputer na górze. Przynajmniej tak pokazuje. Jawohl, jawohl. Dlaczego ona tak kurwa tuli te obrażenia? Czyżby tu pieseł znowu jakiś był, czy co jest grane? Ło! Gdzie oni są? Ło! No kto tu jeszcze teraz? Skąd? Kurwa, szarik! Skąd to, że się tu wziął?
Hej, kurwa, bo to przez tego pedała jeszcze przywozili. Do spania. Właśnie to jest fajne, że jak komendantowi akurat się strzeli w łeb, to on idzie do spania. Posiłki odwołane, mam nadzieję. Dobra, idziemy po kod do drzwi. Odszyfruj. 4-3-5-1. 4-3-5-1. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Ja tutaj mogę sobie zejść, tak? Gdzie to ja sobie trafię? Byłem już tutaj? Kurde, nie wiem. A to chyba jest tam ta główna taka komnata, gdzie byłem. Tutaj się jeszcze przejdę, tylko sobie zerknę. Czy jest coś ciekawego? Pieniądze. Cztery, trzy, pięć, jeden. Fajnie, że jak mamy właśnie jakiś kod, to już nam to pokazuje, bo tak to byłoby dosyć ciężko. Lecimy dalej, do przodu. No, odcinki z Wolfensteina są dosyć długie, bo tak jak mówię, no tutaj jak się zacznie jakąś misję, ciężko jest zrobić tak, żeby przerwać o wiele wcześniej, więc... Bruder 1. Dobra. Ja czy po każdej windzie, bo niby jak jest przerywnik wideo, to nam się gra zapisuje, ale... Czy tak jest, tak samo w przypadku windy, tego nie wiem. A, i słuchajcie, taka mała ciekawostka. Oczywiście ta ciekawostka jest tylko do wytrwałych. Na procesorze zmieniłem sobie chłodzenie z boksowego na Ryzenie 3700X na Fortisa trójeczkę. Temperatury pod obciążeniem spadły o około 20 stopni. Na początku jak mi sięgały tam 85-86, tak teraz pod obciążeniem te temperatury nie przekraczają mi tak naprawdę 70 stopni, więc nie jest źle. Tam z tego co pamiętam wahały się nawet, nie wiem czy nie występował nawet throttling w przypadku takim jak takie temperatury wysokie były. Bo wiadomo, że takie rzeczy też się mogą dziać. Ej, ziomuś, poczekaj, tylko ci kurwa kosę chcesz sprzedać. No, pięknie. Tu jesteś jakiś typ? Tam... No, w sumie to chyba lepiej będzie zrobić tu typową rozpierduchę i tyle. Jest komputerów pełno. Okularki, pieniążki. Amunicja. Nie mogę. Coś było. Nie wiem, czy zabrałem, czy nie. O, to mogę otworzyć tym. Dobra. Siostra jak zwykle się postarała, żeby mi się nie nudziło. Ja mam tutaj coś zrobić. A nie, to jest wyżej. Nade mną coś jest. Więc jakoś tam się będę musiał wyżej dostać. Nie dał mi kurwa. Uuu, ziomuś, tak się nie robi. Dlaczego Sophie dostała śpierdol? Uuu, ja też się wykrwawiam. Dobra. Siostrę uratowałem. Aż tak grubo to było, że ona sobie nie poradziła z tym? Myślałem, że troszkę lepiej pójdzie. Ale dobrze. Opanowałem sytuację.
Możemy śmiało iść dalej. Chodź, siostra. Tym razem nie zostaj w dupie, żeby cię rozjebali, bo... Nie mam amunicji z tym? Nie mam. No to słabo. Padnie tu. Serducho straciliśmy. Chodź, siostra, bo akurat tutaj się trafiła krzynka z serduszkami. Ten odcinek trwa już 40 minut, tak samo. Więc słuchajcie, zrobię tak, że będzie małe cięcie i na tym etapie zakończę sobie właśnie ten odcinek. W następnym odcinku oczywiście przechodzimy przez te drzwi. Pamiętajcie oczywiście zostawiać łapkę w górę, subskrybować kanał, kliknijcie w dzwoneczek. Chętnie też piszcie komentarze, będę oczywiście na wszystkie starał się odpisywać. No co poza tym, zachęcam również do obejrzenia pozostałych materiałów na moim kanale. Mam nadzieję, że filmy wam się podobają. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam.